nie kupuję już płyt. W knajpach nie płacą za granie. Żyję za pieniądze żony, aż wstyd. Ludzie nie czują nic, panie. Ściągają w internetach dyskografię i nawet ich nie przesłuchują. Później idą do klubu i do jakiegoś disco polo wykibują. Kiedy inni uganiali się za dziewczynami, ja zajmowałem się szkołą Cichońskiego i zagrywkami. Prawdziwa muza, bluesman, ludożerka i tak nic nie łapią. Nawet nie wiedzą, co pracą. Kiedy dam zapłat, w końcu zapłacą. Kiedy zapłacą mi za te samotne próby na wieczorne, za te wszystkie smutne dni, kiedy nam zapłacą. Kiedy zapłacą mi, bo lata mijają i dalej nic. I będę musiał w Kastoramie pracować do końca swoich. Dawno temu obiecali mnie, ocali. Dawno temu obiecali mi, że czeka mnie kariera. 10 lat minęło, a kariery jak nie ma, tak nie ma. Podobno dziś zagra gwiazda z samej Warszawy, może się tam przeprowadzę i stanę się sławny. Kiedyś byłem w talent show poszukać szczęścia, ale Juro, że to banda deletatów, co nie ma pojęcia. Widzieli, że im wieku mają, że nic nie łapią. Ci ludzie nie wiedzą, co tracą. Kiedy nam zapłacą? Kiedy zapłacą mi za te samotne próby, wieczorna próba, za te wszystkie smutne dni, kiedy nam zapłacą? Kiedy zapłacą mi, bo lata mijają i dalej nic. Nie będę w Kastoramie pracował do końca swych dni. Jest gdzieś grupa ludzi, trochę grubych i brzydkich. Może to dziwne, ale oni są najmądrzejsi z nas wszystkich. Spotykają się w czwartki na śledzika i bryczyka i decydują o tym, jaka w radiu będzie muzyka. I gdy noc się kończy i grają czy kara, jeden mówi do drugiego: hej Stefan, to będzie przebój tego lata. Jaki znajomy fizyk mi powiedział: muzyka to tylko podmuchy powietrza, więc co ci zależy? Człowieku, Duch Święty to też podmuchy powietrza. A tyle ludzi w niego wierzy. Kiedy nam zapłacą? Kiedy zapłacą mi za te samotne noce, za te wszystkie smutne dni, kiedy nam zapłacą? Zapłacą mi za Katyn, za Smoleń, za Jałtę, za to, że przed burzem Europy byliśmy. Kiedy nam zapłacą? Za te wszystkie smutne dni, kiedy nam zapłacą? Kiedy zapłacą mi, bo lata mijają i dalej nic. I będę w Kastoramie pracował do końca swych dni. Dziękuję bardzo.